Paznokcie to wrota do naszego organizmu. Czy zauważyliście, że w trakcie naszego życia pojawiają się zmiany na paznokciach? Najczęstsze to są jakieś przebarwienia kropeczki, natomiast często pojawiają się przeróżne dziwne znamiona, na przykład na tych paznokciach. Nieraz pytamy lekarza, wie Państwo, panie doktorze, pani doktor, bo pojawiło mi się to i to. Lekarz mówi, proszę nie zwracać na to uwagi. Sama osobiście miałam taką sytuację, że pytałam kiedyś dawno lekarza, skąd u mnie, czy to jakaś zmiana jest, czy powinnam się tym martwić. Nie, to jest nic, naprawdę, to nic niepokojącego. Okazuje się jednak, że wiele zmian, które pojawiają się na naszym paznokciach, to jest to sygnał naszego organizmu, że coś złego się dzieje. Nazywam się Renata Polak. Jeśli skorzystacie z filmiku, proszę o zalajkowanie. A Państwo, którzy jesteście nowi, zachęcam do subskrypcji. Przechodzimy do tematu. Jakie to też zmiany mogą się pojawiać na tych paznokciach, które powinny nas zaniepokoić? Zacznijmy może od, zobaczcie, takich linii, które pojawiają się na paznokciach. Jest to powód, który na pewno powinniśmy się zaraz zwrócić do lekarza, ponieważ najczęściej jest przyczyną tych czarnych linii jest melanoma, czyli rak skóry. Bardzo agresywny rak skóry i dlatego nie powinniśmy zbagatelizować, jeśli na paznokciu nagle pojawi się czarna kreska. Następny problem, który dosyć często pojawia się na paznokciach, to jest takie paznokcie, podniesione paznokcie, tak jakby one nie przylegały do ciała. Widać wtedy, że ten paznokieć jest w części przebarwiony, jest taki jasny, biały. I tutaj przyczyna leży, może to być bardzo prosta, paradoksalna przyczyna, jak po prostu grzywica paznokcia, którą również bardzo trudno jest wyleczyć, bo im bardziej ścinamy paznokieć, tym mocniej ta grzywica wchodzi. Może to być objaw łuszycy, może to być objaw również tego, że zbyt agresywny, mocny manikur był stosowany, ale również może to być objaw tego, że po prostu uderzyliśmy się gdzieś bardzo mocno w ten paznokieć i w wyniku tego uderzenia on się po prostu odczepił od skóry i pojawia się pod spodem pojawia się przestrzeń. Kolejna zmiana, która się może pojawić na paznokciu, to zmiana kolorystyki zielono-czarny paznokieć. Przypuszczam, że taki zielono-czarny paznokieć się pojawia rzadko, ale jeśli się pojawi, to jest to sygnał, że trzeba się tematem zainteresować, bo to nie jest normalne. To nienormalne jest, żebyśmy mieli zielone paznokcie. Chyba, że po prostu je pomalujemy. I przyczyną takiej zmiany kolorystyki paznokcia jest najczęściej infekcja bakteryjna. W związku z tym albo sobie zastosujemy jakieś domowe medykamenty, albo po prostu zgłosimy się do lekarza po jakiś antybiotyk na to. Następna zmiana na paznokciu to są podziurkowane paznokcie. To są podziurkowane paznokcie, tak jakby nam ktoś ponabijał te paznokcie i zostały, starał się wbić, ale nie wbił jakiegoś gwoździa i pozostały dziurki. To tutaj to może być sygnałem na to, że choroba objęła cały organizm, że jest to poważne i tutaj przyczyna może leżeć albo to może być łuszczyca, albo atopowe zapalenie skóry, albo może to być łysienie również objawem. Oczywiście nie przy każdej z tych chorób takie paznokcie dziurkowane się pojawią, ale jeśli się pojawią takie paznokcie, a my jeszcze wcześniej żeśmy nie zdiagnozowali tej choroby, to możemy zapytać się pan, co proszę mnie przebadać pod kątem takim i takim. Następna zmiana na paznokciach, która dosyć często występuje, to są na paznokciach. To jest taka bruzda przez całą płytkę paznokciową głęboka i one występują często dlatego, że pojawiają się na przykład po przebyciu infekcji, zwłaszcza z temperaturą. To może być spowodowane uderzenie, może to być po chemioterapii, może to być sygnał na to, że nasz organizm jest w permanentnym stresie i już tego po prostu nie wytrzymuje. Dlatego jeśli na przykład ten paznokieć nam urośnie albo powiedzmy przeszliśmy infekcję, po czym ten paznokieć nadal pozostaje w tym miejscu bruzda, bo ona samoistnie powinna nam zejść, no to możemy się zapytać lekarza, bo może przeprowadzić jakieś badania diagnostyczne. Kolejna zmiana na paznokciu to jest żółty kolor. To jest zmiana kolorystyki paznokcia z takiego cielistego, jasnego na żółty. Często takie żółte paznokcie pojawiają się u osób palących. Dużo zwłaszcza. Ale to również może być objawem raka płuc,
albo reumatyzmu. Takie żółte paznokcie, czyli mówię, zmiana kolorystyki na pewno jest sygnałem, który powinien nas zaniepokoić, bo naturalnie nie mamy żółtych paznokci, prawda? Następna zmiana na płytce paznokciowej to są takie paznokcie łyżeczkowate, takie, że jest wgłębienie w środku, że na przykład gdybyśmy tam kropnęli kroplą wody, to ta kropla by się nam tam zatrzymała, taka kropelka. I tego rodzaju zmiana jest wskazaniem na to, że mamy zbyt niski poziom żelaza. Tutaj może się to pojawić w wyniku problemów z żołądkiem albo z jelitami, braku odpowiedniej ilości składników odżywczych. Może to się pojawić w wyniku celiaki, również takie paznokcie łyżeczkowate mogą wskazywać na rozwój, cichy rozwój celiaki. Również takie paznokcie mogą się pojawić na przykład u himalajstów, gdzie oni pochodzą na bardzo wysokie, góry i też to się tam może w wyniku zmiany klimatu, zmiany wysokości nad poziomem morza, też się coś takiego może u nich pojawić. Dalej mamy paznokcie pałeczkowate. Te paznokcie, one tak jakby, one się tak zaokrąglają, one tak się skrzywiają do przodu i są, a u samej nasady są wypukłe. Jeśli ktoś takie paznokcie ma od wielu lat, czyli odkąd pamięta, od dziecka, to nie ma powodu do niepokoju. Natomiast jeśli zauważymy, że te paznokcie nam się zmieniły, to może to być objaw poważnej choroby. Bo może to być objaw choroby płuc, choroby serca, wątroby żołądka czy jelit. Jeszcze jedna zmiana na paznokciu to takie bruzdy małe, tak jakbyśmy chcieli, jakbyśmy ponacinali ten paznokieć. Takie bardzo blisko siebie. I takie paznokcie mogą się nam zrobić, jeśli będziemy zbyt mocno skórki odpychać do tyłu i naciskać na te paznokcie. Tutaj problemów chorobowych jako takich nie ma. Nie wskazuje się na to, że one są związane z jakimś problemem chorobowym. Natomiast warto jeszcze wspomnieć o tym, że zmiany, zwłaszcza kolorystyki paznokci, również pojawiają się w przypadku wykonywania niektórych zawodów. One się mogą zmienić pod wpływem kolorystyki. Czy też na przykład, czy wystawienia na jakiś szkodliwy materiał. I tak, zmiany takiej kolorystyki na bardzo dziwne, na przykład, jeśli paznokcie nagle zmieniają się na jasno niebieski kolor, to wtedy okazuje się, że mamy zbyt mało tlenu w organizmie, nie jesteśmy niedotlenieni i płytka paznokciowa zmienia kolor na niebieski. Biała płytka paznokciowa może wskazywać na choroby wątroby, czy też na cukrzycę. Blade paznokcie to będzie anemia. Dwukolorowe paznokcie w jednej części różowe, w drugiej części białe, to choroby nerek. Zaawansowane już choroby nerek. O żółtych mówiliśmy, żółte to będą choroby płuc. I również infekcja też może być, bo jeśli na przykład zbierze nam się tam ropa, to też tam wokół tego może się pojawić zmiana kolorystyki paznokcia. Lekko czerwony kolor, zwłaszcza tego księżyca na paznokciu, tej białej części paznokcia, może wskazywać albo na choroby serca, na łysienie, na reumatyzm czy lupus. Jeszcze może warto wspomnieć, bo to się może zdarzyć, na takie przebarwienia, takie białe linie poprzeczne na paznokciu. Więc takie białe linie wskazują na zatrucie arszenikiem. I takie coś się może pojawić, ponieważ arszenik jest bezwonny, bezzapachowy, bezsmakowy, a okazuje się, że my mamy okazję być wystawieni na arszenik, nie tylko pracując w warunkach, w których ten arszenik się znajduje, ale również w związku z jedzeniem, które spożywamy. Więc jeśli pojawią się u Państwa takie białe przebarwienia, białe linie przez cały paznokieć, to jest zbyt duża ilość arszeniku zgromadzonego w naszym organizmie. Zmian paznokci jest naprawdę dużo, bo jest ich chyba około 20. Zmian przeróżnych na paznokciach są jeszcze inne. Natomiast tak jak powiedziałam, jeśli zauważycie zmianę, wcześniej tego nie było, to jest to powód do tego, żeby może pójść zapytać, czy lekarz by nie mógł Wam tego zdiagnozować albo jakąś diagnostykę w tym celu przeprowadzić, żeby zobaczyć, czy coś nie dzieje się w organizmie, bo paznokcie są wrotami do naszego organizmu. One nam mówią, tak jak zresztą organizm cały czas nas informuje o zmianach. On nam pokazuje, czy to na przykład przez, mówię, zmiany na paznokciach, zmiany na skórze, zmiany w gałce ołocznej, czy zmiany nawet na twarzy wskazują na
pogarszanie się funkcjonowania niektórych organów. Dlatego warto tematem się zainteresować. Dziękuję za oglądanie, życzę miłego dnia. Do zobaczenia w następnym filmiku.